Krew moja strumieniem wylewa się na tą przeklętą ziemię, na której cios zdradliwy przeszył mi serce. To są ostatnie słowa. Słowa napisane do ciebie, ponieważ jesteś jedyną osobą, której ufam oraz jedyną, która jest w stanie spełnić moją ostatnią prośbę. Zostało mi powierzone, abym z oddziałem ciężkozbrojnych przeprowadził kapłankę strzegącą szkatułki magicznych run do opactwa w Waldorfie. Zło zaczaiło się na nas w kniejach hrabstwa Glogowi. To była zasadzka. Rozgorzał morderczy szał wśród szczęku żelaza. Nienawistne wrzaski wroga rozległy się bezkresnym echem pośród drzew. Jednak jak prawdziwi bohaterowie, nie szczędziliśmy naszej krwi w obronie magicznych run, których tak łapczywie pragnęły przeklęte ściepy. Ci plugawcy to wyznawcy mrocznego kultu ściganego przez nas od dłuższego czasu. Jestem przekonany, że ich siedziba kryje się za trupim jeziorem na pograniczu bagien przepaści. Kult ten swoimi oszczędzłymi mackami wtargnął zdradziecko w struktury nawet naszego bractwa. Rycerz towarzyszący nam w podróży okazał się członkiem owego zepsutego kultu. Swoimi palcami tłustymi jak czerwie chwycił miecz opasą pięści, przebił je zdradliwym ciosem. Jeżeli kultyści skompletują jeszcze dwa pozostałe kryształy, rozsieją olbrzymie cierpienie. Nie można do tego dopuścić. Ostatnie słowa moje będą o Eleonorze. Wiem, co do siebie czujecie, jednakże przysiągłem jej zmarłym rodzicom, że opuści ona mury klasztorne dopiero wtedy, gdy jej luby udowodni swoje męstwo. Niechaj ten posłaniec, którym obdarował mnie Sigmar, zaniesie ci moją ostatnią wolę. Ten list napisał do mnie mój przyjaciel. A ja z wami ogień bym skoczył. Proszę was, zróbcie to też ze mną i wyruszcie ze mną. To może być ostatni raz. Prosisz o dużo. Możemy stamtąd nie wrócić żywi. Tak, wiem, że proszę was o wielką przysługę. Dlatego decyzję podejmijcie sami. Chcesz wyruszyć przez jezioro nieumarłych? Stamtąd nikt nie wraca żywy. Ale na mnie możesz liczyć. A ja jestem winna spłacenia tobie tego długu. He, jest to samobójstwo. Jest to samobójstwo, ale ja to się zbawię, bo brednie o przyjaźń mnie nie obchodzi. Krew się poleje! Dawaj, dawaj z nami! Maszczy! Co to się dzieje? Londyn szaleje! Co z tobą nie ma? Człowiek to pycha! Polej, pili, krajku i pycha! Zamknąć te niewyparzone gęby, bo sam wam je zamknę. Przyjacielu, masz mój topór. A więc się zaczęło! Niezbyt mało piwa zabrałeś. Tam czas w drogę. Krasnoludzie, ledwo co ruszyliśmy, a ty już pijesz? Piję, bo chcę ćwiczyną. A ty patrz swoje drogi.
Ja przynajmniej nie będę jej widział podwójnie. Macie szczęście, że byłem pijany, jak wciągaliście mnie na łódź. Czy zwykły krasnolud się upił ze strachu? Ciszej, bo znudzicie wodę. Cóż to? Wypełniłeś wolę stryja Eckharta. Zasłużyłeś więc na rękę Eleonory. Eleonoro! Miłości moja! Damiani, wstawaj! Jedziemy na Sarontar, do główka!